Nie wiem. Ale on nie coś dobrego właściwie. Jednak twierdzi się, że kobieta nie pokaże na boisku tego, co mężczyzna. Nie doceniają nas. Nie jesteśmy zazwyczaj tak docenione jak mężczyźni. Gdzieś gdyby chociaż Ekstraligę kobiet puszczali. Nawet nie chcę nic zrobić jednego głupiego plakatu, żeby to po prostu rozwiesić gdzieś na mieście, tak? Już zawsze jakaś promocja by była dla kobiet. I czekamy na to. Ciągle czekamy i wierzymy, że zaczną przychodzić. Wiesz, że jeszcze więcej. Jeszcze więcej. Zwłaszcza, że zajmujemy bardzo wysokie trzecie miejsce, jak na czarnych. Mam nadzieję, że utrzymamy to, że uda nam się po prostu dotrzymać trzecie miejsce do końca, że nie przegramy z Łodzią po bramkach samobójczych, tak jak było to ostatnim razem. Budujemy dobry kolektyw. Mam nadzieję, że to zostanie do końca sezonu. Młody zespół mamy, ale jakoś dajemy radę. Czujemy się jak w rodzinie, nie? O wszystkim możemy porozmawiać. Każdy pomoże. Tak, i staramy się spędzać ze sobą sporo czasu. Tak, gdzieś tam się dogadujemy na treningach, poza treningami. Im bardziej się ze sobą zżyjemy, tym w sumie ja twierdzę, że jest lepiej, bo wtedy każda pójdzie za każdą, a nie będzie czegoś takiego, że ktoś komuś odpuści, tak? No, albo będą grupki jakieś. Tak, dokładnie. Jesteśmy całością i to jest właśnie najlepsze, nie? Ale nie, chciałabyś dostać tutaj jeszcze na rok, na wypożyczenie? Czy już tak wolałabyś, żeby, nie wiem, ci wykupili na stałe? No ja bym na przykład wolała, żeby wykupili na stałe. Na razie się nie chcę wypowiadać, bo nie wiem, co będzie. No, jak mamy wolny czas, to chodzimy na pizzę, czy... Tak. Tak, gdzieś tam całą dużą sobie wyjdziemy, czy na basen, czy gdzieś na pizzę. Na jakieś kręgle pojedziemy. Tak. Na pewno jest to fajnie, jest to dobrze. To byście chciały o tym powiedzieć. Fajne miejsce. Od razu się to zaaktywizowałam. Fajne osoby. No, jak w starym klubie. Bardzo fajnie. Nie, no dla mnie był pierwszy tydzień taki najcięższy, bo ciężko było mi się przestawić z takiego bycia ze wszystkimi, z całą drużyną w jednym miejscu, do takiego, że jestem tylko z jedną osobą. W domu, w mieszkaniu, w pokoju, czy gdzieś się spotykamy, to ciężko było mi się na tym bardziej przestawić. No, my tak samo, cały czas z Kamilą Tkaczyk chodziłam, bo nie wiedziałam, co mam robić. No, mój... Dragon całe wakacje przespałam. Przespałam właśnie. To takie pierwsze tygodnie były, nie? No. Dzień, trudne sprawy, dlaczego ja, tak. Później trening. Też gdzieś tam nie oglądam dużo meczy. Czasami gdzieś tam skrót sobie obejrzę w internecie. Chyba, że to Liga Mistrzów jest. Chyba, że gdzieś nasi, na przykładowo teraz Legia grała, no to gdzieś tam się obejrzało, tak? No to nasi to... Całe Euro się oglądało. Euro też się oglądało, ale tak gdzieś... A tak to... Na co dzień to nie ma takiego, że... parcia na te mecze. Zrobić tą rodzinę w Dąbrowie. Fajne jest to, że tam jest ta cała pogoria, że można iść sobie tam nad tą wodę, można iść sobie popływać, można iść tam posiedzieć. Tam naprawdę jest, w tym miejscu jest bardzo pięknie. Bardzo mi się to podoba. Chciałabym ostatnio zabrać, ale pogoda nie dopisała. Ona powiedziała, że jest zbyt zimno i że nigdzie nie pójdziemy. Zwiedziłabym kolejne nowe miejsce. No tak to niestety. Specyficzne to miasto jest troszkę. Czasami się boję tutaj wyjść, ale... Już przeszłam swoje w Łodzi. Może dlatego, że nowe miejsce, nie? I też może też. Nie zna się miasta, początki nie? Zawsze są trudne. Zawsze tak, jakoś inaczej. Zawsze. No ja na przykład wyjechałam, jak miałam 18 lat z domu. Więc to niby taki, że bo dorosłość, bo się w to wchodzi, ale to jednak pierwsze pół roku było okej, ale po pół roku już zaczęło mi brakować takiego, że mogę iść do mamy, że mogę porozmawiać, że do taty mogę pójść, że mogę się przytulić do kogoś z rodziny. W sumie tego brakuje czasem.
ale w pewnym momencie po prostu już się zaczyna to stawać takie normalne, takie przyzwyczajenie, że nie ma rodziców, że trzeba sobie samemu poradzić z tym wszystkim. To by się nie działo, nawet dzisiaj rano jakieś ćwiczenia, później biegać, dzisiaj jeszcze mamy trening z dziećmi. Bo to jednak będzie coś takiego przyjemnego, z czym wiąże dalej swoją przyszłość. Może teraz nie jest najłatwiej, no bo jak się jest w jakimś zastępstwie za trenera, no to te dzieci się w ogóle nie chcą słuchać. Tym bardziej, że początek, nie? Ten początek był najgorszy, ale... Najgorsze są początki zawsze. Ale już teraz, szczerze powiem, że to idzie z górki. No, tak z treningu na trening jest już coraz lepiej, nie? Gdzieś tam te dzieciaki już zaczynają bardziej słuchać. Już widzą, że to nie będzie takie hop-siup, że oni sobie przyjdą i oni wyjdą nam na głowę. No. Tylko, że jak my coś powiemy, to już musi być tak, jak my to powiemy. Bo inaczej albo będzie jakaś kara i cała drużyna nie gra, albo po prostu ucieka im czas z treningu i... Gdzieś tam jak człowiek wcześniej nie myślał o trenowaniu, to tak teraz coraz bardziej zaczyna podobać. Na pewno, żeby zacząć kurs trenerski. O, taki to... konkretny. No, żeby gdzieś tam też przykładowo z tą trenerką gdzieś dalej, iść nie? dalej, nie? No, także gdzieś w kółko to, że się jeszcze... całe, kręci się gdzieś wokół piłki, nie? Martina. Ty jeszcze ich nie kojarzysz, ale nie, Martyna jest naprawdę... A ja wiem, mówię to. Ta Wrutniak. Kojarzę nazwisko, ale z twarzy nie tak. Mi się podoba to, jak ona gra. I ona na przykład jest też taka. A ona jest chyba w tej grupie chłopaków teraz, też, co? Też. Dzisiaj, no. Tylko nie wiem, czy ona przyjdzie, bo może jest zmęczona już. Już wiem, która. Bo jak jej dziubek zrobiła trening w poniedziałek, to mówiła, że ma zakwas na nogę. A, wiem już, która. Wczoraj no. Widziałyśmy. Nie myślałam, że mogłoby być tak ciężko bez piłki i tak dalej, no a jednak gdzieś jak tu przyszłam, to zrozumiałam, że po czasie na pewno gdzieś brakowałoby mi tego, co robiłam przez większość swojego życia. I wcale nie żałuję swojej decyzji. Bardzo się cieszę z tego. No ale chyba większość osób w pewnym momencie ma tak, że już chciałoby skończyć, bo ja przed pójściem do Łodzi też już powiedziałam sobie, że chcę zrezygnować z piłki. No, przez różne sytuacje bywają przez, takie. Tak naprawdę, przez trenera, myśli. Przez takie rzeczy, które się dzieją w klubach, no, czasami chce się to skończyć. Ale jak się dostaje tą szansę od losu i się idzie gdzieś dalej, to da się to pociągnąć. I jak pomyślałoby się wtedy, żeby się skończyło, to aż łza się kręci wokół. Głównie to na lepsze wychodzi. No. Czasem są takie momenty, że podłamujemy się. No to zależy od psychiki każdego z osobna. Nad tym trzeba się zastanowić, no bo taka jest prawda, że jak zaczyna się jakaś ostra krytyka, to co, zrezygnowałabyś nawet? Podłamałabyś się z tego powodu? Ja coś wtrącę, bo Kama ostatnio miała zdjęcie na fejsie, jak miała chyba jakieś 10 lat i miała nogę złamaną, więc to chyba jakiś pech życiowy już, kurde, u niej, bo... Tak samo w Łodzi przyszła... W gipsie miała nogę, nie? Więc... Od razu przyszła do Łodzi, od razu jakaś kontuzja, fizjo... To jest moje nieszczęście jakieś. Więc to nade mną ciąży po prostu. Fatum jakieś. Przez takie rzeczy jest... Ciężko się przebić później do składu. Stawia się na takie zawodniczki, które już grają cały czas, tak? Że mają już ten pierwszy skład zapewniony i czasami ciężko jest je wygryźć, bo... No, Kapustka na przykład poszedł, też miał grać w pierwszym składzie i no nie gra, gra w rezerwach. Ale to jest zawsze taka możliwość, żeby spróbować czegoś nowego. To nie jest takie już, że ciągle siedzę w jednym miejscu, tylko już... Jakbym dostała taką propozycję, to nie powiem, chciałabym z chęcią tego spróbować. Nawet nie bałabym się tego, że nie miałabym gdzie później wrócić, bo zawsze jest jakaś opcja, tak, żeby gdzieś wrócić. A trenerki zapomniały. Będą na poniedziałek, dobra? Przecież nie ma treningów. Mamy już trening we wtorek, tak, chyba jeszcze będzie informacja na pewno na internecie, także. Na pewno będzie trening. Poniedziałek, albo wtorek mamy jeszcze trening. Będzie trening. To nagrody na pewno będą, także się na to nie martwię. No, pozdejmujemy plecami krótki. Bierzemy ze sobą picie, kto ma. Tak? Bierzemy to, co jest tutaj przed drzwiami i na boisko. Będą mnie strzały, czy nie? Gierka, dzisiaj mamy gierkę. Macie gierkę dzisiaj.